Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Planowanie usług gastronomicznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Marketing w gastronomii to całokształt działań firmy, które polegają na antycypowaniu, rozumieniu i zaspokajaniu potrzeb konsumentów poprzez kreowanie podaży potraw i napojów, usług służących zaspokajaniu wolnego czasu w sposób umożliwiający osiągnięcie zysku na odpowiednim poziomie. Przedsiębiorstwa gastronomiczne muszą właściwie przygotować swoją ofertę, podejmując odpowiednie działania marketingowe. Dla realizacji koncepcji marketingowej firmy mają możliwość skorzystania z różnych narzędzi marketingowych tworzących marketing mix, a określonych mianem koncepcji 4P. Produkt, czyli wszystko to, co może zostać zaoferowane klientowi, co zaspokoi jego potrzeby na przykład oferta potraw i napojów, warunki i atmosfera konsumpcji, usługi dodatkowe. Cena, czyli wartość oferowanego klientowi produktu, na przykład formuły ustalania cen, polityka rabatów. Promocja czyli informowanie otoczenia o działalności i oferowanych produktach firmy co powinno skutkować zainteresowaniem potencjalnego klienta oferowanym produktem np. reklama, public relations, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży. Miejsce dystrybucja czyli sposób przekazania klientowi oferowanego produktu np. kanały dystrybucji sieć placówek. Produkt można rozpatrywać na trzech poziomach: rdzeń, czyli główne korzyści, jakie osiąga konsument poprzez nabycie usług gastronomicznych; produkt rzeczywisty, to element i cechy, które decydują w jaki sposób produkt jest oceniany przez konsumentów; produkt poszerzony, to dodatkowe korzyści oferowane wraz z kupowanym produktem, które niejednokrotnie wpływają na przewagę konkurencyjną firmy. Inne podejście pozwala analizować produkt jako sumę tworzących go elementów, a klient, dokonując wyboru oferty, wybiera tylko te składniki, którymi jest zainteresowany. Wymienić więc można następujące składniki produktu: asortyment potraw, napojów, usług rozrywkowych i towarów handlowych. Usługi na rzecz konsumentów, np. dostępność usług, jakość usług, elastyczność. Warunki i atmosfera konsumpcji. To jest wielkość i wygląd sali konsumenckiej, wyposażenie, rodzaj zestawy stołowej i tym podobne. Architektura zakładu gastronomicznego, na przykład stan techniczny, kolor fasady i dachu, parking, ozdoby zewnętrzne. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej nie edukacyjnej.